chyba najsłabsza drużyna, ale ona na co dzień jeździła w Ekstralidze i ich myślenie, ich przełożenia i podejście do tego jest trochę inne. No niestety u mnie nie brakowało może jakby tam sprzętu, tylko brakowało mi po prostu trochę jazdy, a przede wszystkim jazdy na tym torze, bo to co dzisiaj jechaliśmy, a to co zawsze mieliśmy do tej pory, no odbiegało bardzo dużo, no ale tutaj tak jakby nie można się tym tłumaczyć. No krótko mówiąc, no dzisiaj było widać, że byliśmy mega słabi, poza Chrisem, który podjął walkę, cała reszta no jakby na tym poziomie takim pierwszoligowym. Aczkolwiek ja sam wiem, że to nie jest, no bo puszczam sprzęgło, to wiem, że to nie jest, to po prostu pogubiłem się totalnie z zębatkami. Może ten pierwszy bieg, który nie był chyba w moim wydaniu taki najlepszy i to wszystko od tego się zaczyna po prostu. Każdy mój wybór był zły, ale to jest pierwszy mecz. Ja się cieszę w ogóle, że jeżdżę, że podjąłem walkę, że ze mnie też takie ciśnienie te startowe zeszło, bo lepsze dzisiaj przegrać się z takimi zawodnikami niż wygrywać po prostu w sparingach ze słabszymi, bo tak jak mówiłem, to dopiero pokazuje, nad czym trzeba pracować. Nie byłem cię jakoś też mega szybki, no ciężko powiedzieć dlaczego, no szukamy też ustawienia, no też myślę, że za bardzo też na ten krawężnik się uczepiłem, chociaż wydawało mi się to, że będzie dobrze, nawet też trenerowi, ale no jednak po szerokiej mnie troszkę tam na tym ostatnim ukuminął już i no ciężko powiedzieć, no będziemy analizowali, starali się, żeby było dobrze. Z mojej strony mogę powiedzieć, że przede mną cały tydzień na pracę, mecz wyjazdowy, wiadomo, że to będzie mecz wyjazdowy. Szykuję się do tego, żeby za dwa tygodnie po prostu nie pojechać tak jak dzisiaj, a pojechać dużo lepiej, tak jak tutaj przyzwyczailiśmy kibiców do jazdy i z moją ręką jest coraz lepiej, aczkolwiek dzisiaj ślady na łokciach mi posierały się ponownie, ale to nie będzie kłopot, po prostu będę tutaj tyle trenował, żeby moje starty przede wszystkim były trochę, no nie trochę, tylko zdecydowanie lepsze niż to, co dzisiaj się zaprezentowało. Przed nami dużo meczy, na razie nie ma też co, myślę, płakać, no bo to jest pierwszy mecz tak naprawdę, nie trenowaliśmy u siebie na torze tydzień, więc to też jest całkiem inaczej, treningi tutaj, a w Opolu czy tam gdzie indziej. Więc na pewno jeszcze trochę musimy się potrenować, przed każdym meczem tutaj powinno być lepiej.